Przygody świnki Pepy na wycieczce szkolnej. Świnka Pepa i George stali wcześnie rano, ponieważ tego dnia szykowali się na szkolną wycieczkę, na której mieli palić ognisko. Nie mogę się już doczekać, proszę, jedźmy już. Tatuś zaraz was odwiezie, ale pamiętajcie, moi kochani, słuchajcie poleceń nauczyciela i bądźcie grzeczni, nie oddalajcie się od grupy. Nie martw się, mamusiu. Tata świnka zawiózł Pepę i George'a pod szkołę, gdzie większość dzieci czekała już na wyjazd. Pa, tatusiu. Pa, córeczko, pilnuj młodszego brata. Dobrze. Pepa i George przywitali się z wszystkimi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Pepo. Witaj, George. Możemy już wsiadać do autobusu? Za chwilkę. Musimy jeszcze trochę poczekać, ponieważ nie ma jeszcze wszystkich. Tak, nie widzę Suzy. Po krótkiej chwili pojawia się i ona. O, nareszcie jesteś. Czekamy tylko na ciebie. Przepraszam, trochę zaspałam. Teraz chyba jesteśmy w komplecie, ale dla pewności przeczytam listę obecności. Tylko proszę o ciszę. Odczytane osoby będą wchodzić po kolei do autobusu. Pepa? Jestem. Dobrze, to proszę wejdź. George? Jestem. Rebeka? Jestem. Suzy? Obecna. Pedro? Jestem. Dobrze, w takim razie usiądźcie wygodnie i zaraz ruszamy. A gdzie pan kierowca? Jest na zewnątrz. Sprawdza, czy autobus jest w 100% sprawny. Kierowca dokładnie obejrzał, czy autobus nie ma jakiejś usterki i wszedł do środka. Dzień dobry, drogie dzieci. Jesteście gotowi na wycieczkę? Tak, jesteśmy. Cieszę się. W takim razie ruszajmy. Autobus ruszył. Dzieci z przejęciem przez okno obserwowały przyrodę. Może zaśpiewamy coś wspólnie? Może piosenkę pod tytułem Koła autobusu kręcą się? Tak! Koła autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się. Koła autobusu kręcą się przez cały dzień. Drzwi autobusu otwierają się, zamykają się, otwierają się. Drzwi autobusu otwierają się przez cały dzień. Muzyka świetnie umila czas. Zaraz dojeżdżamy na miejsce. Tak szybko? W dobrym towarzystwie zawsze czas mija szybko. Jesteśmy na miejscu. Bardzo fajnie jechało się autobusem. Cieszę się, że wam się podobało, ale teraz wychodzimy. Dzieci po kolei wyszły z autobusu. Pokażę wam teraz miejsce, gdzie rozpalimy ognisko. To tutaj. Idealne miejsce. Kto pomoże mi przynieść rzeczy z autobusu? Ja pani pomogę. Ja też chcę pomóc. Dziękuję, Pedro. Dziękuję, George. Chłopcy zabrali rzeczy z bagażnika i zanieśli wszystko do stołu. Mogę pomóc rozpakować? Oczywiście, że tak. Rebeka wyciąga z kosza rzeczy i układa na stole. Chleb, ketchup, musztarda. A tutaj mamy najważniejsze, kiełbaski. To teraz musimy rozpalić ognisko. I już po chwili ognisko płonęło. Kto chce pierwszy piec kiełbaski? Ja chcę, ja chcę. Ja też.
Dzieci usiadły przy ognisku z kijkami i smażyły kiełbaski. Moja już gotowa, a twoja, George? Moja też już jest dobra. W takim razie siadajcie do stołu jeść, a Suzy i Rebeka będą smażyć kiełbaski. Mniam, mniam. Pychota. Gdy Peppa i George zajadali się kiełbaskami, Rebeka i Suzy zaczęły się martwić. Proszę pani, ognisko zaczyna gasnąć. Oj, za chwilę całkiem zgaśnie i nie zdążymy upiec naszych kiełbasek. Czekajcie, jeszcze jest kilka drewienek. Zaraz dorzucę i utrzymamy w ten sposób ogień. O nie, ja już na pewno nie zdążę upiec kiełbaski. Faktycznie, będzie trzeba dozbierać trochę drewna. Pani zaczęła się martwić, bo przecież nie mogła zostawiać dzieci bez opieki. My z George'em już zjedliśmy swoją porcję, więc chętnie pójdziemy po drewno na ognisko. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Proszę się o nas nie martwić, zaraz wrócimy. Przecież nie możemy pozwolić, aby ognisko zgasło. Pani po dłuższym zastanowieniu zgodziła się. No dobrze, ale proszę nie oddalajcie się zbytnio. Chcę mieć was na oku. Proszę pani, pójdę z nimi, to szybciej uzbieramy. Peppa, George i Pedro zaczęli zbierać drewno do ogniska. Jak myślicie? Chyba nam już wystarczy. Ja pozbieram jeszcze troszkę. Poczekajcie tutaj na mnie. Pomogę ci. Ale zaraz wracajcie. Nie oddalajcie się w głąb lasu. Podobno w tym lesie mieszkają niedźwiedzie. Ta, jasne. Super, teraz na pewno nam wystarczy. George, pomożesz mi? No pewnie. Nagle zdarzyło się coś niespodziewanego. Pedro zauważył, że do George'a zbliża się niedźwiedź. George, uciekaj na drzewo, za tobą jest niedźwiedź. George uciekał ile sił w nogach, wysoko na najwyższą gałąź. Pedro natomiast ukrył się w gąszczu liści i krzaków. Ratunku, pomocy, nie rób mi krzywdy. George był przerażony. Peppa czekała na chłopców i doczekać się nie może, aż w pewnym momencie zaczęła się o nich martwić. Bardzo długo już ich nie ma, musiało coś się stać. Pobiegnę po pomoc. Zdyszana Peppa przybiega do ogniska. Pani zaniepokojona zachowaniem Peppy pyta się, co się stało. Chłopaki zniknęli, nigdzie ich nie ma. Co ja powiem rodzicom? Miałam opiekować się George'em. Uspokój się, Peppo, wszystko będzie dobrze. Pójdziemy wszyscy ich poszukać. Nauczycielka starała zachować opanowanie, choć widać było, że bardzo się przejęła. Wszyscy ruszyli za Peppą, która miała pokazać, gdzie ostatnio widziała chłopców. Tymczasem zachowanie niedźwiedzia zaskoczyło chłopców. Nie bój się mnie, nic ci nie zrobię. George ze strachu nie mógł wydobyć z siebie ani jednego słowa. Naprawdę jestem niegroźny. George i Pedro nie ufali mu, więc żadne z nich się nie zbliżyło. Nagle do niedźwiedzia podbiega mała dziewczynka. Tu jesteś, od rana cię szukam. Jestem. Próbuję przekonać do siebie tego chłopca, który chyba się mnie boi. Może on nie umie jeszcze mówić? Oczywiście, że umiem mówić. Chodzę już nawet do szkoły. Nie bój się, misia. To mój najlepszy przyjaciel. Nigdy nikomu krzywdy nie zrobił. Wszystko to słyszał Pedro i powoli zaczął wychodzić z ukrycia. George, możesz już zejść. Oni naprawdę nie są groźni. Proszę pani, są tutaj. Widzę George'a. George, co ty robisz? Czemu siedzisz na drzewie? Uciekał przed niedźwiedziem. George, możesz już zejść. Nie mogę, nie wiem jak. Powolutku proszę zejdź. Boję się. Ja mam pomysł, jak ci pomóc. Misiu, pomożesz? Dobrze, Maszo.
Bardzo szybko Masza i Miś wrócili. Mieli ze sobą trampolinę. Skocz, George! Trampolina, yuppie! I już po chwili George był na trampolinie. Dziękuję wam bardzo za pomoc. Nie ma za co. To skoro mamy już drewno na ognisko, to może chodźmy. Z tego wszystkiego bardzo zgłodniałem. Pójdziecie z nami? Chętnie, prawda, Misiu? Oczywiście. Wszyscy udali się do ogniska. Na szczęście ognisko jeszcze nie zgasło i każdy zdążył upiec swoją kiełbaskę. Dobrze, że tak to się zakończyło. Od tej pory wszyscy trzymamy się razem grupy i nie zbaczamy z drogi. Dobrze, proszę pani. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!